podążać w tym kierunku. Moim zdaniem to kamuflaż. Dotychczas miast walki o normalność w Europie i w Polsce zajmowali się cierpieniem zwierząt futerkowych. Swego czasu w Parlamencie Europejskim zorganizowali nawet stosowną wystawę pod hasłem Niech futra przejdą do historii. A kiedy aborcja przejdzie do historii, powróci cywilizacja życia i normalność? W minionym tygodniu z okazji zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego wspomniany wicepremier Matteo Salvini zorganizował w Mediolanie spotkanie swoich europejskich sojuszników pod hasłem Ku Europie zdrowego rozsądku. Przybyli tam politycy m.in. z Niemiec, Finlandii i Danii. Nie słyszałem, aby z Polski Zjednoczona Prawica wysłała tam swoją delegację. A zawierane tam sojusze mają skutkować utworzeniem nowej frakcji w Parlamencie Europejskim. Jasno podkreślił to Salvini mówiąc, naszym celem jest to, by zostać pierwszą, najliczniejszą grupą europejską. Chcemy wygrać i zmienić Europę. Dla mnie kluczowym było inne zdanie. Pracujemy nad przyszłością dla naszych dzieci. Oczywiście ważne jest, w jakim towarzystwie się to robi. Dlatego formacje wystawiające swoich kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie powinny ukrywać, z kim chcą tworzyć w Brukseli koalicję. Na wspomnianym spotkaniu we Włoszech był m.in. duński europoseł z naszej grupy europejskich konserwatystów i reformatorów oraz politycy z partii Finów, której europosłowie także zasiadają w naszej grupie. Na ostatnim posiedzeniu frakcji EKR dostali za to burę, a przewodniczący delegacji PiS-u wnioskował, aby w ramach sankcji wykluczyć ich z posiedzenia grupy, które odbędzie się w Neapolu. Zaznaczył też, że to frakcja, w domyśle on, prowadzi rozmowy z innymi politykami i grupami politycznymi w Parlamencie Europejskim na okoliczność przyszłych sojuszy. Od dawna mówi się, że europosłowie PiS chcieliby dołączyć do unijnego głównego nurtu. Jeśli prawdą jest, że marzą o tym, aby wejść do największej grupy politycznej, czyli Europejskiej Partii Ludowej, gdzie jest PO i PSL, to dlaczego nie powiedzieć o tym wprost? Dla wielu z nich, jak słyszę, to właśnie będzie europejską normalnością. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże! Wysłuchaliśmy felietonu z cyklu Myśląc Ojczyzna. Mówił poseł Parlamentu Europejskiego profesor Mirosław Piotrowski.
czas na wspólny śpiew godzinek ku czci niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Thank you.
Wiele. Oh.
Tak. Same świnie. Ile tak można piać? Objętych procesami edukacyjnymi to jednocześnie w wyniku reformy przybyło miejsc pracy dla nauczycieli. Te nożyce się wyraźnie rozwierają. Edukacja kosztuje nas coraz więcej. W tamtym roku, czy przepraszam, w tegorocznym budżecie na edukację przeznaczamy, mam na myśli subwencję oświatową, 46 miliardów złotych. Do tego dopłacają samorządy, które są odpowiedzialne za wyposażenie i tak dalej, i tak dalej. Więc procesy inwestycyjne i modernizacyjne są na głowie samorządów. Więc sumarycznie nie liczyłem tego dokładnie. Nikt nie powiedział, że ta duża nauczycielka zarobi. Nikt nie powiedział. Rocznie na ten cel idzie około 60 miliardów złotych. To są olbrzymie pieniądze. Jednocześnie rzeczywiście trzeba przyznać rację. Nauczyciele w Polsce nie zarabiają dużo. Co więcej, w sytuacji, kiedy doprowadziliśmy do wyraźnych podwyżek płac w gospodarce, bo podnieśliśmy wyraźnie płacę minimalną i rzeczywiście corocznie płace w gospodarce rosną mniej więcej o 7%, to nawet te podwyżki, które proponujemy, to nie są podwyżkami satysfakcjonującymi. Ale rzeczywiście 15% podwyżka w tym roku, to nie znam żadnej innej grupy zawodowej, która taką podwyżkę by otrzymała. Policjanci w listopadzie zeszłego roku? 15%? 650 zł. No ale to chyba nie było 15% w stosunku do ich wynagrodzenia. Więc panie redaktorze, to najwyższa podwyżka i uruchamiając taką podwyżkę jednocześnie mamy tak dramatyczny strajk z takimi skutkami dla uczniów. Niepewność, jeżeli chodzi o egzamin gimnazjalny, niepewność, jeżeli chodzi o egzamin ośmioklasistów. Mam nadzieję, że jednak on się odbędzie bezkolizyjnie i wreszcie niepewność, jeżeli chodzi o klasyfikację uczniów, o czym słyszę z najwyższej góry. W sytuacji, kiedy rzeczywiście wypłacamy te pieniądze, przy takim niezadowoleniu środowiska nauczycielskiego, czas najwyższy, żeby poważnie na ten temat porozmawiać. I taką poważną, moim zdaniem, propozycję położył rząd. Oczywiście w czasie strajku trudno rozmawiać o długofalowych rzeczach, ale mam nadzieję, że on wtedy, kiedy już ośmioklasiści napiszą ten egzamin, będzie troszeczkę spokoju. Strajk być może zostanie zawieszony i w ramach tego spokoju odbędzie się ten okrągły stół i rzeczywiście związki zawodowe ustosunkują się do tych propozycji. Mam na myśli to szczebelek po szczebelku podniesienie pensu i jednocześnie wyraźne coroczne podwyżki wynagrodzeń dla wszystkich nauczycieli. Panie Broniarz mówi, że nie ma czasu na czekania na okrągły stół, że trzeba zdecydować tu i teraz. Chcę, żeby pan premier włączył się bezpośrednio do rozmów i Rzecznik Praw Obywatelskich został mediatorem w konflikcie. Co wy na to? No, panie redaktorze, to jest pomysł pana Broniarza. Myślę, że jednak bardziej odpowiedzialne jest propozycja, aby rzeczywiście przy tym okrągłym stole zasiedli i przedstawiciele wszystkich związków zawodowych i przedstawiciele korporacji samorządowych, bo rzeczywiście samorządy odpowiadają za oświatę, być może także przedstawiciele rodziców i wreszcie rząd. I rozmawiajmy nawet o tym rozwiązaniu, które pan podał. Ona jest troszeczkę odległa od naszych doświadczeń, bo rzeczywiście tak naprawdę subwencji wynagrodzenia nauczycielom wypłacają samorządowcy, choć to jest to, są środki pochodzące z budżetu państwa. W związku z tym trzeba by nauczyciela uczynić pracownikiem służby publicznej, urzędnikiem publicznym, któremu wynagrodzenie... W ten sposób Niemcy właśnie uznają, że edukacja jest sektorem strategicznym, że strajków nie powinno być w edukacji. Tak, tylko o tym trzeba rozmawiać z samorządowcami, bo to jest umniejszenie ich kompetencji. Poważna sprawa. Wprowadzaliśmy reformę, decentralizowaliśmy zadania państwa na samorządy. W tym przypadku zgodziliśmy się, że taka formuła będzie najlepsza. Właśnie, na wszystko się pogodziliśmy. A tu wiesz, trzeszczy i trzeszczy. No. W swojej zasadniczej części są na taką rozmowę. Jeśli matury się nie odbędą, na przykład. Panie redaktorze, to już byłby jakiś bardzo czarny scenariusz. Ja liczę na to. Jestem nauczycielem akademickim. Wprawdzie troszeczkę poza zawodem ze względu na te funkcje polityczne, ale sobie tak myślę, że panie redaktorze, że skoro nauczyciel uczy ucznia, powiedzmy, w
szóstej, siódmej i ósmej klasie i przygotowuję go do tego egzaminu ośmioklasisty, to tak naprawdę trudno mi sobie wyobrazić nauczyciela, żeby opuścił tego ucznia wtedy, kiedy on, no właśnie, pokazuje, czy te trzy lata to były lata rzeczywiście nauki i zdobył on wiedzę, która przepuszcza go dalej, czy te trzy lata to jednak były, to był czas straczony. No, ale trudno było sobie wyobrazić, że nauczyciele zostawią gimnazjalistów, tak? A część nauczycieli zostawiła gimnazjalistów. Przykro o tym mówić, panie redaktorze, na szczęście egzaminy zostały uratowane. W ten sam sposób można uratować matury? Moim zdaniem absolutnie tak. Mam nadzieję, że nauczyciele jednak maturzystów nie zostawią, zwłaszcza, że to jest przepustka no już do dorosłego życia i do studiów. Więc nie sądzę, żeby nauczyciele się na to zdecydowali. Zbigniew Kuźmiuk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, był naszym pierwszym gościem w audycji Świat 24. Dziękujemy panu serdecznie. Bardzo dziękuję panu i dziękuję państwu. A za chwilę poprzednio będziemy rozmawiać o niekończącym się Brexicie. Gościem Świat 24 będzie Leszek Wielgo z Poladina. Powtórka programu. Świat 24. Grzegorz Jankowski, kłaniamy się państwu w drugiej części audycji i witamy również naszego drugiego gościa, Leszek Wielgo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poland In, czyli polskojęzyczny serwis TVP. Angielskojęzyczny serwis telewizji polskiej, oczywiście. Rozmawiamy o Brexicie. Z tego, co czytałem, to parlament brytyjski ma się zebrać dopiero po świętach wielkanocnych. Do tego czasu mają trwać intensywne konsultacje między partiami. Że pani premier nie jest w stanie uzyskać wystarczającego swojej własnej partii dla porozumienia, które wypracowała z Brukselą, teraz w geście rozpaczy zaczyna negocjacje z partnerami. Jedni się cieszą, że to będzie tylko to jest ostra lewica, to jest bliżej do Hezbola i do Putina niż do Stanów Zjednoczonych. Więc to porozumienie turystów tak naprawdę z tymi lekurzystami, o których mówisz, takimi właściwie troskistami, tak? To jest śmierć dla partii konserwatywnej. Rzeczywiście, generalnie to, jak partia, jaką nieudolność, partia konserwatywna pokazała w sprawie Brexitu, no na pewno zostanie policzone. Historia na pewno ją podsumuje bardzo, bardzo surowo za to rzeczywiście. No ale z drugiej strony, jak konserwatyści, czy jak ta partia unionistów z Irlandii Północnej mogła zgodzić się na porozumienie wynegocjowane z Europą, które zakłada de facto rozpad państwa? Bo do tego się sprowadzają te backstopy wszystkie i o to się sprawa rozbija, o Irlandię Północną. To jest tak naprawdę kwestia interpretacji, dlatego że to jest nierozwiązywalne, bo albo wróci granica w Irlandii, między Irlandią Północną a Irlandią
i wtedy Wielka Brytania dokona Brexitu, ale to doprowadzi do wznowienia konfliktu w Irlandii Północnej, bo jednym z fundamentów porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku było zniesienie tej granicy. No właśnie, właśnie. Więc albo zniesiemy, albo postawimy z powrotem granicę i dokonamy Brexitu, albo Brexitu nie będzie i nie będzie tej granicy. I de facto to wszystko, co teraz dzieje się w Londynie, tak uważam, taka jest moja ocena, to jest pełzające pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Tylko, że jak się popatrzy na najnowsze badania, taką mapkę ostatnio widziałem, sam zamieścił taką mapę. Cała Anglia na czerwono, na nie. Znaczy na tak dla Brexitu, a tylko obważamy, jak jest taka obwodnica wokół Londynu M25. Radio kończy ta już. Obwarzanka jest dla Europy, na niebiesko. Ludzie nie wiedzą, co chcą sami, nie wiedzą, co chcą. Anglia chce wyjść. Cicha baba, samotnie przegrała, bo chciała jeszcze wyprowadzić Anglię z tej Unii Europejskiej, no bo ja już dawno mówiłem, że jak Anglo-Ameryka, to Anglię ciągnie do Ameryki. No to więc wiesz, będą predylekcje, będą skłonności wyciągania Anglii z Unii Europejskiej. To też to miało miejsce, proszę Państwa. Że siwa baba durna wyrywała. Wielka Brytania po prostu się rozpadła. Rozpadła na Szkocję, rozpadła na Anglię, rozpadła na Irlandię Północną, która być może pójdzie do Irlandii. Czy tak naprawdę chodzi o rozpad Zjednoczonego Królestwa? I kiedy zapytałem go, o co chodzi, jacy to są inni szatani, on wymienił między innymi To jest ta rywalizacja, z którą mamy do czynienia od 150 lat w Europie i ta rywalizacja doprowadziła do tego wojen światowych. To inny kraj, który leży na wschód od Polski. Mnie się zdaje, że to właśnie temu krajowi najbardziej zależy na tego Polski, tak mi się zdaje. Że o papieża wciąż chodzi. Ja mówiłem, że o papieża wciąż chodzi. O co chodzi? Jest nowy sondaż, 44% ankietowanych jest za twardym Brexitem, ale uwaga, niewiele mniej, bo 42% są za tym, żeby w ogóle pozostać. Czyli kraj jest w dalszym ciągu rozdarty na pół. Problem z drugim referendum jest taki, to ciekawe pytanie w kontekście tego nowego premier May jest zdecydowanie przeciwna drugiemu referendum. Uważa, że to byłoby niedemokratyczne, że naród się wypowiedział w pierwszym referendum. Natomiast Corbyn dąży do drugiego referendum właśnie. I generalnie jakby to, co wynika z tego nowego etapu, który będzie polegał teraz na negocjacjach pani May z Jeremym Corbynem, bardzo wzrasta prawdopodobieństwo miękkiego Brexitu, dlatego że Partia Pracy chce zdecydowanie bardziej miękkiego Brexitu niż Partia Konserwatywna, chce pozostania w Unii Celnej i chce zachowania również elementów członkostwa, udziału Wielkiej Brytanii w jakiegoś wspólnym rynku. Także sam fakt, że dochodzi do tych rozmów między rządem i opozycją, Ale to nie zadowoli zwolenników Brexitu, takie rozwiązanie. To rozwiązanie tak naprawdę norweskie, tak? No jeszcze w zeszłym roku, w listopadzie. Po to jedli tę żabę, czy już jedzą od 3 lat, żeby teraz się zgodzić właściwie na pozostanie w Unii, no bo to de facto oznacza na pewno wolny przepływ osób. No, przypomnijmy, że jeszcze w zeszłym roku, w listopadzie, kiedy pani premier ogłosiła tak zwany plan z Checkers, to się nazywało, wtedy podał się do dymisji na znak protestu minister spraw zagranicznych ówczesny Boris Johnson i również sam minister do spraw Brexitu David Davis. I Boris Johnson, który nie przebierał słowa, napisał wtedy, że pani premier założyła w Wielkiej Brytanii kamizelkę zamachowca samobójcy i wręczyła detonator Brukseli. Więc takie to wzbudza emocje wśród przywrócenie O papieża. To jest od razu główny slogan kampanii konferencji Brexit. Ale tak,
Ale to jest... Mają te kontrole. No to te kontrole stracili wszyscy. To jest paradoks tak naprawdę, bo głównym hasłem było take back control, a w tej chwili rząd oddał kontrolę parlamentowi. Parlament też się nie potrafi dogadać. Tak naprawdę nikt nie ma kontroli nad tym procesem. A kiedy wybory najbliższe? To jest kolejne pytanie. Najbliższe 23 maja. Tak, będą to wybory europejskie. Bo Wielka Brytania, zostając w Unii Europejskiej, wybory w Polsce są 26, bo to jest niedziela. W Wielkiej Brytanii tradycyjnie wybory odbywają się w czwartek. Więc 23 maja będą wybory europejskie i według badań wygrają te wybory w dżunglach wyburzyści, co z kolei prawdopodobnie, jeżeli do tego dojdzie, może zmienić układ sił w Parlamencie Europejskim na sondaże, które pokazują, że będzie dominowała prawica, zadecydować o tym, że jednak lewica będzie dominowała. W takim razie w Wielkiej Brytanii odbędą się wybory europejskie? Jeżeli Wielka Brytania do 23 będzie w Unii, to musi przeprowadzić wybory europejskie. To był jeden z warunków, na jaki zgodziła się Unia Europejska przedłużyć Brexit do 31 października, co nie znaczy, że Brexit musi się odbyć 31 października, bo on się może odbyć 15 maja i wtedy wyborów nie będzie. Jeżeli się dogadają, zaakceptują to porozumienie, ale moim zdaniem to jest niemożliwe z tych względów, o których rozmawiamy w tej chwili. Wielka Brytania, ściśle mówiąc, nie musi wziąć udziału w wyborach europejskich, ale wtedy musiałaby wyjść z Unii do 1 czerwca. Czyli jest dużo bardziej prawdopodobne, że weźmie udział i wykorzysta ten okres do końca października, z tym, że to jest data graniczna. I wyborzyści wygrają te wybory w cuglach, tak pokazują wszystkie badania. Czy państwo jeszcze rozumieją przed radioodbiornikami, o czym my mówimy? Czy zapisujecie sobie na kartę? Radio musi trochę przestrzeć, musimy tego klimatu mieć. Jeszcze, proszę Państwa, jak to też przez kogoś tam radio było zagłuszane. Wolną Europę masz teraz oficjalnie. I wolna Europa chce z ludzi zrobić parobków, niewolników, chce narzucić, a Kryśka Pawłowicz powiedziała nie. I bardzo dobrze powiedziała. Krystyna Pawłowicz nie jest głupia. Może u ciebie jest twarz głupia. Ale Krystyna Pawłowicz powiedziała nie. Radio to też podobnie kończy. Radio to jest w niekomfortowej sytuacji, że jest opozycją, więc może z boku tylko krytykować, za nic nie ponosi odpowiedzialności, niczego nie musi sama rozwiązywać. Natomiast prawda jest taka, że oni też muszą bardzo uważać, że w tych mocnych regionach opozycyjnych, które tradycyjnie pozwolą na partykację, Duchowi święte radzę, że ja koncita. On się nie pyta, że odejdą. Koncita. On się zaraz nie pyta. Wszystko da się, całą koło dość ciągnąć na siebie. To jest niemożliwe. To musi być kompromis. To jest kompromis między zdrowiem brytyjskim i tą suwerennością. I kompromis między on się nie spyta. I z swobodnym przepływem obywateli. Wielka Brytania to jest kwadratowa. Radio. Oni cię nie pytają. Chcę powstrzymać
Unia Europejska mówi absolutnie nie, to jest jeden z fundamentów wspólnoty, absolutnie. A panowie, takie pytanie, może naiwne, może trochę głupie, ale w większości naszych słuchaczy pytania kojarzy się z monarchią. Jest to królestwo, na czele którego stoi król, zjednoczone królestwo, na którego czele jeszcze ciągle zjednoczone. Tak to słowo ma znaczenie, jest jedna druga. Czy jest wam znane, na przykład królowa generalnie pałac na temat Brexitu, nie jest przeciw, czy może pod niczyim wpływem. Radio, A to jest królestwo, to ona by utraciło w takim razie panowanie, królowa utraciłaby panowanie nad swoją koroną. Królowa mianuje premiera. No, tak. Czyli naprawdę królowa mówi to, co jej premier każe powiedzieć, tak? Królowa wygłasza co roku, tak? Program legislacyjny rządu, ale to jest, ale ona to po prostu zwalcza, że ona to odczytuje program. I każdy premier z pierwszą wizytą po błogosławieństwo się udziela do pałacu Buckingham. Natomiast to, o czym tam królowa rozmawia z premierem, zostaje tajemnicą, ale jeżeli ktoś z Państwa oglądał świetny serial na Netflixie The Crown o królowej Elżbiecie II, to tam jest kilka spotkań z premierami bardzo ciekawie przedstawionych, w tym między innymi z Churchillem, tak? Też tak. On jest niewidoczny dla poddanych. Tak. To się odbywa dyskretnie i oczywiście politycy bardzo się liczą ze zdaniem królowej i cenią jej zdanie. Tony Blair, który wydawałoby się, że przywódca Partii Pracy, która jest z natury rzeczy niechętnie nastawiona do monarchii, będzie bardzo krytyczny wobec królowej. Tymczasem on w autobiografii swojej mówi o królowej z ogromnym uznaniem i to nie jest tylko grzecznościowe, tylko był pod ogromnym wrażeniem jej znajomości, stosunków międzynarodowych i roztropności tego, co mówiła w ważnych sprawach. Także jest absolutnie tak, jak mówisz, liczą się z jej zdaniem, tylko jest to bardzo dyskretne. Królowa nie wyjdzie i nie powie Brytyjczykom, jak mają głosować, szczególnie przy tak spolaryzowanym społeczeństwie, w takiej sytuacji, gdzie jest... No to w takim razie kolejne pytanie. Nie może poprzeć ani jednej, ani drugiej frakcji. Panowie, to pytanie bardziej strategiczne, bardziej o dalekosiężne skutki tego bałaganu, który teraz na Wyspach jest. Czy królowa Elżbieta II, waszym zdaniem, widzicie taki scenariusz, jest ostatnią monarchinią, ostatnim królem Zjednoczonego Królestwa? Adamczyk się uśmiecha. Ja nie wiem, bo to, jak popatrzy się na tę kolejkę, która jest tam do tronu, to jest w czym wybierać, więc ja nie sądzę, żeby... Ale czy upadnie Zjednoczone Królestwo? Nie, nie upadnie, bo tam tych badań już było 100 tysięcy. Możemy to sobie razy, wyobrazić. Wiesz, ile kosztuje utrzymanie każdego z poddanych korony? 80 pensów rocznie. Nie, ale to nie są duże pieniądze. Brytyjczycy są przywiązani do królowej i nawet poddani z tak dalekiej kiedyś karnej kolonii jak Australia też niedawno już z 15 lat temu było referendum, w którym Australia się wypowiedziała, że ona jednak woli mieć królową niż być republiką. Także tym bardziej Wyspy Brytyjskie w nadchodzącym horyzoncie czasowym, jak tam patrzę na 20-30 lat do przodu, królowa Elżbieta II pewno tak długo nie będzie rządzić, ale są następni, jest książę Karol, są jego synowie jako następcy tronu i moim zdaniem monarchia absolutnie nie jest zagrożona w Wielkiej Brytanii, choć kraj, tak jak mówiłem na początku, stoi naprawdę przed poważną groźbą rozpadu. Poza tym nawet gdyby się oderwała Szkocja, nawet gdyby się oderwała Walia, Irlandia Północna, to Elżbieta II będzie w dalszym ciągu królową Anglii. Rozpad królestwa nie musi automatycznie pociągać za sobą upadku. Ale wróćmy może na ziemię. Co do przyszłości królowej, chyba nie musimy się, jak mówiliśmy, specjalnie obawiać, ale przyszłość pani premier Theresa May chyba już się nie rysuje w takich różowych barwach. No to już jest, to już wiadomo od dawna. No, chyba przydałoby się jednak to nowe rozdanie, no tak czy inaczej. Ona straciła autorytet swojej własnej partii, straciła autorytet w parlamencie. Pani May jest ciągle premierem dlatego, że to jest zatruty kielich. Ale poczuła misję i ona stwierdziła, że musi po prostu doprowadzić do tego Brexitu tak albo tak i dlatego się tak kurczowo trzyma tego stołka.
czy w pewnym momencie ktoś się wytłumaczy, słuchaj, jak odejdziesz, to może zrobi się trochę świeżego powietrza i może inaczej spojrzymy na sprawy. To nie jest, ja myślę, że to nie chodzi głównie o to, że ona się trzyma kluczowo stołka, dlatego że ona by nie byłaby się w stanie utrzymać, gdyby ktoś inny chciał przejąć ster tego pijanego okrętu. Ale w tej chwili zmiana indywidualna niczego nie zmieni. To nie na tym polega, że premier taki czy inny nie jest w stanie tego rozwiązać, tylko kraj jest podzielony na pół. Partia Konserwatywna jest podzielona na pół, Partia Pracy jest podzielona, partia rządząca jest podzielona na pół, partia opozycja jest podzielona na pół. Tutaj żaden magik tego nie rozwiąże. Podziały polskie to w ogóle przed tym to wydają się dziecinne. Ta partia rządząca jest na pół podzielona, opozycja jest na pół podzielona, naród jest na pół podzielony, a całemu krajowi grozi rozpad. Kosmos. Aż podskoczyłem, kiedy przeczytałem, że w tej orgii głosowań w Izbie Gmin, w niższej brytyjskiego parlamentu, które było ostatnio, które nie były prawnie wiążące, tylko miały indication vote, coś takiego. Czyli miały pokazać, no, jakie są nastroje w Izbie Gmin i jakie opcje mają szansę przegłosowania. Tam były przypadki, kiedy za propozycją rządu głosowała tylko 1/6 posłów partii konserwatywnej. Czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić głosowanie w Sejmie, gdzie 5/6 posłów Prawa i Sprawiedliwości głosuje przeciwko rządowi premiera Morawieckiego. No tak wygląda taking back control, że właśnie nikt nie ma kontroli. No tak jest, wygląda taking... Znaczy, detonator ma Bruksela, no tak jak powiedział Boris Johnson. Dokładnie Donald Tusk? Czy ktoś jeszcze inny? Słucham? Donald Tusk ma ten detonator. Znaczy, Donald Tusk dosyć sprytnie pojawił się jako frontman całego procesu negocjacyjnego, bo tak naprawdę to głównym negocjatorem jest Michel Barnier, o ile pamiętam. Tak, i ten pan pozostaje gdzieś w cieniu, natomiast na plakatach w trakcie demokracji popierającej pozostanie w Unii Europejskiej wszyscy nieśli, może nie wszyscy, ale pojawiały się podpyty Donalda Tuska. Taką twarzą został, tak, to prawda. Został taką twarzą i to z politycznego punktu widzenia to jest jakieś zbijanie kapitału przez Donalda Tuska, absolutnie. Co dalej zrobić z tym kapitałem, to się okaże. Drodzy Państwo, wysłuchaliście, jeśli dobrze liczę, mniej więcej 40 lub 45 odcinka audycji Świat 24 na antenie Polskiego Radia 24. W drugiej części naszym gościem był redaktor Poland In, pan Leszek Wielgo. Dziękujemy panu angielskojęzycznego serwisu Telewizji Polskiej. Tak jest, angielskojęzycznego serwisu Telewizji Polskiej. Po mojej lewicy siedział współprowadzący, czyli Grzegorz Adamczyk, któremu również dziękujemy serdecznie za udział w programie. A po mojej prawicy siedział współprowadzący ten program Grzegorz Jankowski, któremu również serdecznie dziękujemy za udział w programie. Za tydzień święta Wielkiej Nocy. Nie ma nas na antenie, ale wrócimy już za 2 tygodnie. Dzisiaj dziękujemy za uwagę. Dobrej nocy. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Bogumił Huseinow, dobry wieczór. Koniec tego tygodnia przyniósł kolejne zaostrzenie relacji rosyjsko-białoruskich. Rosjanie wprowadzili embargo na import białoruskich jabłek i gruszek, twierdząc, że owoce pochodzą z krajów wcześniej objętych embargiem spożywczym. Niezależni rosyjscy eksperci wiążą tę decyzję z konfliktem handlowym na linii Moskwa-Mińsk. W studiu Michał Potocki, publicysta dziennika Gazety Prawnej. Kłaniam się. Dobry wieczór. Decyzje Rosjan nie podobają się prezydentowi Białorusi Aleksandrowi Łukaszence, który nazwał je wykręcaniem rąk i wywieraniem presji na jego kraj. Białoruski przywódca zagroził, że rozpocznie nieplanowany wcześniej remont pociągu tranzytowego Przyjaźń, którym jest dostarczana ropa naftowa z Rosji do krajów Unii Europejskiej. Czy taki ruch ze strony Mińska bardzo by zabolał Moskwę? No on jest... To jest dobre pytanie, dlatego że my do tej pory nie wiemy, no jak długo na przykład ta rura musiałaby zostać, czy ruch przez tę rurę ropy musiałby zostać wstrzymany. Tym bardziej, że są duże rozbieżności pomiędzy samymi Białorusinami i Rosjanami co do tego, czy w ogóle zamknięcie przepływu ropy byłoby konieczne. Rosjanie mówią, że remont taki generalny, jaki planują Białorusini, wcale nie jest niezbędny i że spokojnie da się prace konserwacyjne przeprowadzić bez wstrzymania przepływu ropy naftowej przez rurociąg Przyjaźń. No ale niewątpliwie, gdyby się okazało tak nieszczęśliwie z punktu widzenia Rosji, że Białorusi zagrać na nosie Rosjanom i zamknąć, no to rzeczywiście byłby to problem, no bo rurociąg Przyjaźń jest jednym z tych szlaków, którym
rosyjski surowiec trafia do Europy Zachodniej, ale... Do Zachodniej i do Polski także. No do Polski także, ale jest tutaj właśnie jedno ale tego typu, że to nie jest, że to byłby krok obosieczny, broń obosieczna, dlatego że Białorusini dostają za tranzyt bardzo poważne pieniądze. W przeciwieństwie do tego, co na przykład Polska otrzymuje za tranzyt rosyjskiego gazu, bo to wynika skąd z zapisów kontraktowych, to dla Białorusi tranzyt rosyjskich surowców energetycznych jest pewną istotną pozycją w budżecie. Dlatego nie powinno to potrwać długo, na to wskazuje niejako logika. Ale z drugiej strony jest to bardziej... Ona go natopała, gdy na centralnym zemdlał. Nasz malutki Dawidek na centralnym zemdlał. Białoruskiej państwowości, niepodległości i suwerenności. Tutaj na Facebooku jest taka niejaka Rafalla. Na to, że chłopczyka aresztowali takiego jednego za batonika niepełnosprawnego, a ona nie może pójść do więzienia, za kogoś pobiła, że będzie miała krzywdę moralną w więzieniu, proszę państwa. A ja raz w kinotece, to było rok temu, też Dawidek mówi do tej Rafali, bo nie wiedział, kto to jest, to za baba jakaś. 2 metry, przebrana za transwestyta, za kobietę, nie? Oj, że bardzo cię kocham, poślubimy się, a chcesz w łeb? Ona tak do niego, a chcesz w łeb? Ja myślę sobie, Boże, co to za jaki poszkór, tu grzecznie chłopczyk, wiesz, się zaleca, bo to jest i festiwal, i na temat, a chcesz, a możesz w łeb dostać, takie... I ona, ta Rafalla, była jeszcze z jakimś transwestytą, jeszcze jakimś ciut mniejszym, ale też takie jakieś wielkie, a la czołg. To jeszcze w kinie Sadyba, jak byłam kiedyś tym grubym Krzyśkiem z Strzembeka, no to tak rozmawiając z Krzyśkiem mówię, o Jezu, czołg jedzie! A to rzeczywiście szło coś takiego wielkiego na nas, jakaś baba, po prostu, bo długie włosy. Nie, baba czołg. A to ta Rafalla była. Ja mówię, Boże. Zlitujcie. To po prostu jest bezguście. Jak coś takiego wielkiego i się za kobietę przebiera, no to wiesz, baba potwór. Dlatego też szatan robi takie wibracje przy okazji. I specjalnie, że nie lubią kobiety, bo baba wielka, bo baba potwór, bo baba, wiesz, okropna. I tak diabeł robi. Baba wielka, baba brzydka, baba potwór. Dlatego, że każdy krok wstecz oznacza ograniczenie swobody działań Aleksandra Łukaszenki, a dla Aleksandra Łukaszenki, który baba jest bardzo wielka, że baba brzydka, że baba do potwora, jakaś to jest zmora, ona przecież podobna, ojej, ojej, to może Białorusinka, przecież niejako mała Chinka. Czy to wszystko spowoduje to, że w pewnym momencie Łukaszenka będzie musiał się ugiąć? Być może. Pytanie bardziej dotyczy tego, w jakim proszę stopniu państwa, to jest taka pokazał, że sztucznota, jest głupota. Bo to też rzeczywiście w grudniu, od grudnia mamy pewne przyspieszenie, ale tak naprawdę rosyjska presja na Białoruś trwa od 2008 roku i nie wcześniej. Wtedy Rosjanie zaczęli żądać, tak, przed natężeniem, to prawda, wtedy Rosjanie zaczęli żądać na przykład sprzedaży firm państwowych białoruskich, które do tej pory w zasadzie nie zostały sprzedane poza jedną firmą, która jest operatorem sieci gazowej na Białorusi. Od 2008 roku, od wojny w Gruzji tak naprawdę wtedy i jak na razie Mińskowi udało się większość tych żądań rosyjskich torpedować. Pytanie, na ile Rosja będzie zdeterminowana, żeby wymuszać na Białorusi pewne działania. Jeżeli będzie zdeterminowana, to może wymuszać, może po prostu Białoruś spróbować wziąć głodem, to znaczy ograniczyć dostawy gazu, ropy, wprowadzać ograniczenia handlowe, takie jak na przykład embargo na jabłka, z którym mamy teraz do czynienia.
nie pierwsze swoją drogą embargo na białoruskie jabłka, które Rosjanie wprowadzili w ostatniej dekadzie. Twierdzą, że te jabłka pochodzą między innymi z Polski. Co jest prawdą, bo Białoruś rzeczywiście czasami działa jak państwo kontrabandysta. Ostatnio była też historia o antracycie donbaskim, który przez Białoruś trafia na Ukrainę. Taka robota, proszę państwa. Więc no, to dużo plotek, dużo polityki. Ale znów, Aleksander Łukaszenka mówi, jak to wynosi...